Na potyczkach taktycznych, w skrócie TFT, możemy obrać wiele taktyk. Możemy wybierać postacie na podstawie ich pochodzenia lub klasy, lub po prostu grać pod postacie silne. To jest w sumie ciekawe, bo też się sprawdza i to jest tak zwana taktyka pod nic. Dziś jednak zamiast standardowej liczby 10, zajmiemy się 5 rzeczami w materiale top listy. Witajcie moi drodzy, ja jestem Veko, a dziś przedstawię wam listę 5 najlepszych taktyk na potyczki taktyczne. Moi drodzy, oczywiście lista, którą dla was przygotowałem, jest listą czysto subiektywną, jednak opartą o moje gry i doświadczenie zdobywane już na PBE. Nawet jeżeli mam nieco pecha co do postaci, poniższymi taktykami kończę na miejscu pierwszym lub drugim, bardzo rzadko trzecim. Oczywiście granie pod taktyki, o których zaraz powiemy, nie gwarantuje zwycięstwa. Dużo jeszcze zależy tutaj od poprawnego rozmieszczenia bohaterów, ich poziomu oraz przedmiotów, które otrzymamy, co jest niestety dość losową sprawą. I co ciekawe, wielu graczom to przeszkadza, ale Riot jakoś nic sobie z tego nie robi, mówiąc nawet, że to jest spoko. No ciekawe. A, i moi drodzy, nie traktujcie tutaj owych taktyk hierarchicznie. To znaczy, że w dzisiejszym materiale nie oznacza, że piąte miejsce jest gorsze od miejsca pierwszego. Dziś zwyczajnie prezentuję wam moim zdaniem 5 najsilniejszych taktyk bez rozróżnienia, które są silniejsze, a które słabsze. A no i zostawcie kciuka i suba z dzwonem, jeżeli interesują was tego typu materiały. Jak wejdzie Spectate Mode na potyczki taktyczne, to też planuję zorganizować turniej i nie wiem, czy chcecie go przegapić. A zatem przejdźmy do materiału. Zacznijmy od teamu, którego gra jest dość ciężka na początku, czyli Yordle i Elementalisty. Omówimy sobie pokrótce skład owej drużyny. Mamy w niej Tristanę, która co prawda na trzecim poziomie jest silna, ale tak ma akurat większość postaci. Jednak ogólnie pod kątem statystyk jest ona jednym z gorszych postaci typu Kerry na tym trybie. Lulu jest bardzo okej postacią ze świetną umiejętnością, która nie dość, że może być używana dość często z racji tego, że klasą Lulu jest czarodziej, jak również podbija i daje zdrowie sojusznikowi. Poppy, to już sobie powiedzieliśmy na poprzednim materiale, jest w mojej skromnej ocenie najsłabszą postacią na potyczkach. Dalej mamy Veigara, którego jeżeli jakimś cudem uda nam się wylevelować na poziom trzeci, to jest on istnym pogromem. Dodatkowo jego klasą również jest czarodziej, co pozwala mu dostawać więcej many za autoataki. A nawet jeżeli nie ma on wyższego poziomu od przeciwnika, co pozwala mu ze swojego skilla automatycznie wysadzać przeciwnika, i tak bije sporo obrażeń. Kennen z racji tego, że ma fajną superumiejętność i premię od ninjów, jest dobrą postacią, choć na pierwszym poziomie jest niezwykle słaby i dopiero zaczyna coś robić od drugiego. I na końcu Gnar, będący jedną z najsilniejszych postaci w całej grze. Widzimy zatem, że Team Yordle pod kątem siły bohaterów jest takim no dość dużym miksem. Jednak co najważniejsze, stawiając szóstkę Yordle, mają oni szansę w wysokości 60% na uniknięcie autoataku przeciwnika. Czyli statystycznie na 10 autoataków trafią cię tylko 4. Z tą premią nawet Poppy staje się użyteczna. Jednak tak jak mówiłem, żeby grać pod Yordle z elementalistami, prawdopodobnie i tak będziemy zmuszeni postawić Garena z Dariusem, aby coś tam tankowali na początku, i gdzieś tam z tyłu Tristanę, która posiadając armatę i Ginzo staje się dość silnym Kerry. Przeciwnicy nie trafiają w twoje Yordle w większości ataków, co wywołuje sporą frustrację, ponieważ dodatkowo Lulu ciągle będzie podrzucać, Poppy jeżeli przeżyje również, ale tylko jedną osobę, no i oczywiście Gnar będzie rzucał całą drużyną przeciwną. Jakby tego było mało, pasywna premia dla Yordle w wysokości 60% szansy na uniknięcie autoataku, z tego co wiem, ma być zwiększona do 70%. I trochę mnie to w sumie dziwi. I już wam mówię dlaczego. Grałem chyba pod wszystkie możliwe kompozycje na tym trybie, które mają mniej lub więcej sensu. I Team Yordle to nie jest coś, czym gra się łatwo.
Ciężki początek, średni late game, bo tylko jeden tank. No tutaj ratuje ten team tylko pasywka, która, no co ciekawe, kontruje większość najczęściej granych kompozycji. I ja osobiście nie uważam, żeby Yordle potrzebowały buffa. Może na pierwszą premię od 3 Yordli. No ale ogólnie w tym trybie najprościej grać postaciami, których kompozycje zaczyna się od pierwszego poziomu. Bo nawet dobrze zarządzając expem i interestem, możesz zwyczajnie odpaść bardziej wymagającymi kompozycjami. Ale dobra, bo trochę w sumie odeszliśmy od tematu. Wspomniałem o tym, że Yordlom brakuje tanka. I dlatego tutaj bardzo dobrze sprawdza się Golem, który wbrew pozorom nie jest wcale słabą jednostką. Do tego stawiamy sobie Lissandrę, która będzie dodatkowo irytowała przeciwników, oraz Branda, który wraz z Gnarem, Lulu, Kennenem i Tristaną powinni zaorać większość teamfightów. Jeżeli będziemy mieli dodatkowe miejsce, czyli 9, na postawienie dodatkowej postaci, dobrze sprawdzi się tu Yasuo ze swoim Tornado, a Nivea, która dodatkowo da sobie i Lissandrze premię od Glaciali, ale 9 najlepszym czempionem wydaje się być Swain, który sobie, Nidalce oraz Gnarowi da premię od Shapeshifterów, czyli w momencie przemiany dostaną oni dodatkowe 100% punktów zdrowia. I tutaj, tak jak mówię, początki tej drużyny są trudne, jednak jeżeli dobrze zagrasz i rozplanujesz rozgrywkę, najpopularniejsze kompozycje powinny zostać przez ciebie, przynajmniej w teorii, skontrowane. 4. Wildy i Imperiale. Kolejna kompozycja to połączenie dwóch czwórek postaci. Dlaczego nie czwórki i piątki, o tym powiemy sobie zaraz. W tej kompozycji gramy oczywiście z tankiem Dariusem, który dodatkowo będzie się leczył ze swojej umiejętności, oraz Warwickiem, który mając sporą ilość życia jak na postać pierwszej kategorii, nie wiem czy w sumie nawet nie najwyższą, no to będzie on skakał i irytował przeciwników. Dwiema kolejnymi najważniejszymi postaciami są Nidalee oraz Draven. Nidalce musimy zapewnić jak najwyższy poziom i jak największy attack speed oraz ustawić ją tak, aby miała możliwość przemiany i spokojnego autoatakowania. Wtedy z jakimś Ginzo jest ona bardzo silna, jeżeli długo przeżyje. I taka mała rada ode mnie. Nie budujcie armaty na Nidalkę, gdyż czasem buguje się ona i bohaterka nie korzysta z premii zwiększenia zasięgu autoataku. Drugim największym carry jest oczywiście Draven, któremu zapewniamy jak najwięcej AD oraz możliwość jakiegokolwiek leczenia. Może to być Hextech Gunblade, jak również Blood Trister. Reszta postaci to oczywiście Katarina, która no niestety, jeżeli nie będzie miała drugiego poziomu, ma bardzo nikłą szansę na użycie swojego Lotosu Śmierci. Swain, którego dokoptowujemy prawdopodobnie jako ostatniego ze względu na to, iż jest on postacią legendarną, Rengara, który będzie siał zamęt, chociaż na moment wśród przeciwnych Kerry, oraz Gnar, którego już przy okazji Yordli sobie omówiliśmy i jego zadaniem jest rzucenie całą przeciwną drużyną. I dlaczego ta kompozycja jest silna? Po pierwsze dlatego, że jak mamy 4 postaci imperialne, to dostają one podwójne zwiększenie obrażeń, co dla Dravena jest po prostu jak znalazł. Również jeżeli Katarina zdąży odpalić swój Lotus Śmierci, zmasakruje przeciwny backlane. Jeszcze jak damy jej na przykład Rabadona, to już w ogóle. Darius ma jak najdłużej stać, a Swain po prostu się przemienić. Od 4 postaci dzikich cała drużyna dostaje stakujący się attack speed do pewnego momentu, co jest świetne z prostej przyczyny. Po pierwsze, idealnie współgra to z przemianą Nidalki, Gnara i Swaina, którzy swoją drogą w tej kompozycji mają jeszcze premię od zmiennokształtnych, czyli shapeshifterów. Po drugie, każdy bohater w drużynie może szybciej rzucać umiejętności, co jest bardzo ważne, szczególnie dla Imperiali. Dla Katariny może to oznaczać rzucenie lub nierzucenie umiejętności, Darius więcej będzie kręcił swoim toporem, co oznacza, że w teorii będzie on dłużej stał i tankował. No i Draven, no to wiadomo. Dlaczego jednak nie bierzemy tutaj do drużyny Ahri, która jest 5 wildem? Cóż, bohaterka jest w mojej ocenie jedną z najgorszych postaci na ten tryb, co mogliście już zauważyć oglądając moje wcześniejsze materiały. I fakt, że przy rzuceniu swojej zwodniczej kuli przestaje ona autoatakować, no nijak ma się to do całej drużyny i tej premii z wildów. Jeżeli chcemy coś w późniejszej fazie gry dokoptować jako 9 postać i w sumie tylko w późnej, no chyba że weźmiemy jakąś postać w early i ją postawimy, to jest tutaj kilka dróg postawienia ostatniej postaci.
Można zawsze postawić Akali lub innego Zedda, w tym przypadku Rengar oraz Katarina otrzymają premię z asasynów. Jak również ninja wraz z tą premią będzie miał 40% damage'a z autoataków więcej. Można standardowo, jak nam czegoś brakuje, postawić Yasuo. Możemy od początku również grać z Garenem, jednak później szkoda takiego 3-poziomowego chłopa z Demacii z pola ściągnąć. A jednak w drużynie chodzi o to, aby otrzymać jak najszybciej premię od Imperiali i Wildów. Tutaj jak najbardziej jest dużo dróg i w zasadzie można postawić to, co się w danej chwili będzie potrzebowało i przede wszystkim to, co będzie mniej więcej pasowało w late game. Trzecia kompozycja to Glaciale lub inaczej Mroźni plus Elementaliści. Dlaczego nie Glaciale z Noblami? O tym za moment. W skład teamu Mroźnego wchodzi Braum, który nie ma żadnego innego zadania poza zwyczajnym staniem. Lissandra, która zapewnia świetny CC oraz jeżeli ma manę, to również może sama siebie opresji uratować. Dalej mamy Ashkę, która moim zdaniem jest drugim najsilniejszym carry na tym trybie i ustępuje tylko Dravenowi, jeżeli nie liczyć Kayle. Jeżeli liczyć Kayle, no to jest ona trzecim. Volibear, który jest silną postacią posiadającą sporo życia, jeżeli przeżyje, to jego autoataki wraz ze szponami Gromu bardzo dużo dadzą w teamfajcie. Dalej Sejuani, która jest jedną z najsilniejszych postaci na tym trybie ze swoim lodowcowym więzieniem, stunującym pół lub więcej przeciwnej drużyny oraz Anivia, która jest moim zdaniem trzecim najlepszym magiem na potyczkach taktycznych, zaraz po Brandzie i Aurelion Solu. Oczywiście jeżeli mamy postawionych 6 glacjalów lub mroźnych inaczej mówiąc, nasze autoataki mają szansę na zestunowanie przeciwnika. I jest to tak zwany nie rusz się team. Mamy Lissandrę, która rzuca lodowy grobowiec na przeciwnika lub siebie, Ashkę ze stunującą kryształową strzałą, Sejuani z lodowcowym więzieniem oraz Anivię slowującą ze swojej burzy lodu. Do tego wystarczy postawienie jednego Branda, który jest niezwykle mocny i już otrzymujemy golema. Dodatkowo mamy dwa sloty na postacie i tutaj jak nam pasuje. Możemy od początku grać z Mordekaiserem i dorzucić później Kindred, aby otrzymać premię od fantomów, lub dorzucić na przykład smoki w postaci Shyvany i Aurelion Sola. Dlaczego nie ma na dzisiejszym materiale Glaciali z trzema noblami? Zwyczajnie premia od trzech szlachciców w mojej opinii nie jest aż tak silna, bo przypada randomowej postaci w naszej drużynie. Kolejna kompozycja to Asasyny plus Voidy. Cóż, to jest kompozycja, która nieco mnie przeraża pod kątem balansu, bo z założenia no nie powinna ona działać za dobrze, a jednak działa wyśmienicie. Drużyna składa się z Evelynn, która co prawda jest trochę no na potyczkach taktycznych postacią w mojej opinii ze źle dobraną umiejętnością, przez co aż tak dobrze nie działa. Jednak w tym teamie jak najbardziej działa. Katarina, która znów, jeżeli odpali swój Lotus Śmierci, wykosi backlane, chociażby w tym przypadku może go już nie być. Dalej mamy Akali lub Zedda, to już zależy od tego, co wolicie. Stawienie dwójki nie ma w zasadzie sensu, gdyż w tym przypadku tracimy premię 40% obrażeń od autoataków dla jednego ninja. Wiem, że Zed jest wcześniej dostępny i powinniśmy raczej od niego zacząć, jednak jeżeli nie jest on na trzecim poziomie lub, nie wiem, brakuje nam jednego czy dwóch Zedów do tego trzeciego poziomu, to ja osobiście wolę postawić Akali, która non-stop używa swoich shurikenów. Dalej Pyke, który zapewni naszej drużynie całkiem sensownego CC-ka, Rengar skaczący po przeciwnikach oraz Kha'Zix, który pomimo tego, że jest postacią kategorii numer 1, jest jednym z najsilniejszych asasynów. W tym momencie każdy z naszych zabójców otrzyma premię 350% do obrażeń od Critical Strike'ów. I wiadomo, że istnieje jeszcze połączenie 7 asasynów i 4 ninjów, wtedy dodatkowo Zed, Akali, Shen i Kennen dostają premię od ninjów, jednak w mojej opinii o wiele lepiej działa tutaj połączenie zabójców z Voidami. Po pierwsze dlatego, że Kha'Zixa i Kassadina raczej będziemy mieli już od początku gry i od samego początku są oni po prostu silni. Później dokoptowujemy Rexa i dajemy jej jakieś przedmioty na HP, levelujemy no maksymalnie na drugi poziom i kiedy tylko to możliwe wymieniamy ją na Cho'Gatha, który ma ogromną ilość życia. W tym momencie cała nasza drużyna neguje 50% armoru przeciwnika, co jest niezwykle silne i świetnie działa z teamem asasynów. Dodatkowo mamy Kassadina, który wykrada manę przeciwnikom oraz Cho'Gatha ze świetnym CC, który jest na pewno lepszym tankiem od Shena. Z tym połączeniem nasi asasyni po prostu meltują przeciwnych bohaterów.
i ostatnia z najsilniejszych kompozycji, czyli Noble plus Imperiale. Jest to chyba najprostsza kompozycja w zasadzie do grania. W Noblach, czyli szlachcie, mamy Vayne, która jest według mnie trzecim najsilniejszym AD carry na owym trybie. Ze względu na to, iż jej true damage jest coraz bardziej znaczący im dłużej trwa gra, gdyż postacie przeciwnika zwyczajnie mają coraz więcej HP. W sumie dobra, czwartym carry. Mamy Garena, który ze swoim kręciołem z jednoczesną odpornością na magię podczas jego trwania oraz dostępnością od samego początku jest bardzo silny. Dalej mamy Luciana, który ze swoim dashem również działa bardzo w porządku. Fiore, która no jest jedną ze słabszych postaci, jednak czasem jej riposta zadziała ok. Leone, która zapewnia nam dobre CC, a przede wszystkim jest to kolejna postać na front lane. Oraz przede wszystkim Kayle, która jest niezwykle silną bohaterką. Posiadając tą szóstkę postaci, dostajemy premię od szlachty, czyli cała nasza drużyna otrzymuje 100 punktów pancerza oraz z każdym autoatakiem każdy bohater odzyskuje 35 punktów zdrowia. Do tego stawiamy dwójkę bohaterów imperialnych, Dariusa, który również jest dostępny od początku oraz jest silny ze względu na swoją umiejętność, oraz Dravena, będącego najsilniejszym carry w całej grze, przynajmniej w mojej skromnej ocenie. I tutaj mamy 8 bohaterów. Zaraz powiem, co możemy do tej drużyny jeszcze dodać, jednak najpierw powiedzmy sobie, dlaczego ta kompozycja jest silna. Przede wszystkim premia od szlachty jest niezwykle mocna. Mając Dariusa i Garena, dodatkowo dostają oni premię od knightów, dzięki której z każdego autoataku dostają oni 20 punktów obrażeń mniej od przeciwnika. Premia z Imperiali, co prawda ta słabsza, daje Dariusowi lub Dravenowi podwójne obrażenia. Jeżeli dostanie, to Draven jest to świetne, ale również na Dariusa nie jest to najgorsze. I wydawać by się mogło, że to nie za dobrze działa, ponieważ mamy tutaj 4 postacie carry w zasadzie. Vayne, Kayle, Luciana oraz Dravena. No właśnie, problem w tym, że działa to niezwykle dobrze. Vayne z jakimiś przedmiotami pod attack speed, np. Ginzo czy armatą, meltuje przeciwników. Draven z AD to już w ogóle. Kayle nawet bez przedmiotów jest silna, a Lucian bawi się w kotka i myszkę z przeciwnymi bohaterami za pomocą swojego odskoku. I ten team nie działałby dobrze, gdyby nie 3 solidnych frontlanerów: Garen, Darius i Leona. I w zasadzie jakby tak spojrzeć na obsadę tego teamu, to mając Garena i Darius, mamy jednego z lepszych tanków, jakim jest Garen, i również bardzo dobrego Dariusa. Z top 4 postaci typu carry mamy w drużynie aż 3. Do tego oczywiście premie, shieldowanie Kayle i non-stop bicie przeciwników przez 4 carry. Działa to bardzo dobrze. Jeżeli chcielibyśmy natomiast do tego jeszcze coś dokoptować, no to standardowo zadziała tutaj oczywiście Yasuo. Możemy oczywiście postawić jakiegoś ninja, na przykład Akali, która otrzyma swoją pojedynczą premię. Możemy postawić Sejuani, która da nam świetne CC i kolejnego tanka z premią od knightów, lub jeżeli chcemy, możemy postawić Brauma, który z odpowiednim ustawieniem wraz z Leoną da jeszcze dodatkowo poza setką armoru od szlachty 40 z Guardianów. Cóż, kombinacji jest tutaj kilka i ogólnie Team Nobli i Imperiali spisuje się niezwykle dobrze. Moi mili, to było według mnie 5 najlepszych kompozycji na potyczki taktyczne. Jeżeli graliście również jakimś teamem, który wydawał wam się silny, piszcie śmiało w komentarzach. Pamiętajcie o kciuku, jak wam się podobało, oraz o zostawieniu suba z dzwonkiem, jeżeli chcecie więcej tego typu materiałów. To na tyle, trzymajcie się,